Cześć! Wyścig zbrojeń na rynku smartfonów trwa już od jakiegoś czasu. Kiedyś producenci prześcigali się w liczbie megapikseli, rdzeniach procesora, rozdzielczościach ekranów, a w tej chwili batalia trwa w kategorii liczby aparatów z tyłu obudowy. I dzisiaj mamy lidera tej kategorii, przed Wami Samsung Galaxy A9. Przejdźmy sobie szybko przez budowę samego smartfona i już przechodzimy do tych czterech aparatów. Samsung Galaxy A9 to telefon najwyższej jakości. Z tyłu i z przodu obudowy mamy oczywiście szkło, a boki to aluminiowa ramka. Nie ukrywam, że telefon najbardziej podoba mi się w niebieskiej wersji kolorystycznej, dlatego że ona tak ładnie przechodzi. Tu jest taki gradientowy kolor i to po prostu wygląda ładnie. To, co zwraca uwagę, to oczywiście cztery aparaty, o których sobie zaraz powiemy, oraz lampa doświetlająca, a także czytnik linii papilarnych. Telefon wygląda bardzo ładnie i jest po prostu klasyczny. Z przodu mamy ekran 6,3 cala, Super AMOLED o rozdzielczości Full HD+, 18x9, 2220x1080. Tutaj nie ma żadnych niespodzianek. I Samsung dalej jest konserwatywny w budowie swoich smartfonów, dlatego nie ma tutaj żadnego notcha, a telefon ma z góry i z dołu po prostu takie ramki dosyć duże na dzisiejsze standardy, ale jest to klasyczna wersja telefonów i myślę, że Samsung trafia tym do odbiorców, którzy są przyzwyczajeni do obcowania z tą marką. I powiem Wam, że znam ludzi, którzy nie oddaliby Samsunga za nic, uważają, że jest to najlepsza firma i Samsung po prostu się tego trzyma i serwuje im telefony, do których są przyzwyczajeni. O samym smartfonie jeszcze sobie powiemy, ale zacznijmy od tych aparatów, bo wiem, że to Was najbardziej ciekawi. Cztery aparaty z tyłu obudowy. Jest to pierwszy smartfon na świecie, który został zaprezentowany właśnie w takim wykonaniu. No i po co te cztery aparaty? Powiem tak, to rozwiązanie ma sens, dlatego że tak naprawdę pokrywamy tutaj wszystkie potrzeby zwykłego użytkownika, który chce po prostu mieć smartfona do mobilnej fotografii. Pierwszy obiektyw to obiektyw szerokokątny, 120 stopni f2.4, 8 megapikseli do zdjęć szerokokątnych. Mamy później 10 megapikseli f2.4, który jest dwukrotnym zoomem. Później przechodzimy do aparatu głównego, czyli 24 megapiksele i tu mamy f1.7 i jest to najlepszy aparat z tej całej czwórki. I na końcu mamy dopełnienie 5 megapikseli f2.2 i to jest aparat do rozmytego tła oraz live focusu. Dzięki temu tak naprawdę ten telefon oferuje wszystkie możliwości fotograficzne, jakie możecie sobie zapragnąć. Ale te aparaty nie są najlepsze na rynku i to mnie trochę boli. Samsung myślę, że poszedł troszeczkę po kosztach i nie jest to flagowy aparat. Oczywiście to główne oczko robi ładne zdjęcia, natomiast kiedy przełączycie się na przykład na tryb szerokokątny czy na właśnie ten dwukrotny zoom, to powiem, że mam trochę mieszane uczucia. Przykładowe zdjęcia możecie sobie zobaczyć w opisie. W nocy, poza głównym aparatem, raczej Samsung radzi sobie średnio. Nie ma tutaj też optycznej stabilizacji obrazu, więc przy na przykład właśnie scenerii nocnej delikatne poruszenie ręki kończy się po prostu rozmazanym zdjęciem. Samsung chciał nadrobić aplikacją aparatu i tutaj jest naprawdę dobrze. Mamy oczywiście tryb profesjonalny, mamy tutaj live focus, ale mamy także funkcje, które pozwalają nam bardziej wykorzystać ten aparat. Mamy tutaj taką fotografię AI, którą Samsung nazywa optymalizatorem scenerii, a także mamy wykrywanie wad. Smartfon sam nas powiadomi, kiedy na przykład osoba, którą fotografujemy, mrugnie lub na przykład będzie źle doświetlona. Wtedy telefon zasugeruje, żeby powtórzyć zdjęcie, więc to jest naprawdę spoko. Mamy także możliwość edycji zdjęcia, które zostało zrobione obiektywem szerokokątnym poprzez naciśnięcie prostowania krawędzi. Wtedy automatycznie algorytm troszeczkę to zdjęcie przybliża i rogi nie są zaokrąglone. Wiecie o tym, że na obiektywie szerokokątnym na przykład prostokątny budynek potrafi być zaokrąglony i ta funkcja to niweluje. To wszystko zrobicie sobie w aplikacji aparatu. Aparat także wspiera AR. Można na przykład dołożyć sobie okulary czy dołożyć je fotografowanej osobie. Taka forma zabawy a la Snapchat. Przechodząc dalej do specyfikacji, troszeczkę się zawiodłem. Snapdragon 660 i 6 GB pamięci RAM, Adreno 512. Powiem tak, rozmawiałem na temat tego telefonu z innymi ludźmi, którzy zajmują się recenzowaniem smartfonów i ja staram się nie patrzeć na cenę smartfona przed jego testami. Podczas testów też nie patrzę, dopiero pod koniec wyceniam sobie po swojemu dany smartfon i porównuję go z ceną sklepową. Jeśli jest zbliżona, jestem zadowolony, jeśli troszeczkę odstaje, jest raczej kiepsko. Samsunga wyceniłbym raczej na 1800 zł, a w rzeczywistości cena jest 2500, czyli dużo więcej. Snapdragon 660 to procesor dobry, 8-rdzeniowy i szybki. Ten telefon nie zamula, 6 GB RAM mu znacznie w tym pomaga, a nakładka Samsunga jest na tyle dobrze zoptymalizowana, że tutaj nie ma żadnych przykrych niespodzianek. Zawiodłem się na tym, że w telefonie za 2500 dostajemy specyfikację z telefonu za 1200 zł. Nie chcę to oczywiście tutaj mówić o skrajnych przypadkach takich jak Xiaomi, bo to jest troszeczkę inna sytuacja i Samsung jednak jest wyżej pozycjonowaną marką i ten telefon oferuje nam znacznie więcej niż Xiaomi.
ale nie jest warty płacenia za niego aż dwa razy więcej. Takie jest oczywiście moje zdanie. Natomiast jeśli chodzi o wygodę użytkowania, tak jak już mówiłem, to wszystko działa płynnie. Jeśli chodzi o czytnik linii papilarnych, on jest bardzo dobry i po prostu działa, tutaj nie ma żadnej niespodzianki. Telefon odblokowuje się szybko, natomiast mam wrażenie, że animacja, która jest po odblokowywaniu, delikatnie spowalnia i donosicie wrażenie, że jest delikatny lag. Natomiast tutaj nie będę się czepiał, bo telefon po prostu działa i czytnik jest oczywiście aktywny. Mamy także potrójną tackę na kartę SIM, dzięki temu możemy mieć dwa nanoSIMy plus microSD. Jeśli komuś 128 GB wbudowanej pamięci jest za mało, możemy ją rozszerzyć o kartę microSD do 512 GB. Bateria 3720 mAh plus oczywiście szybkie ładowanie i to jest akurat zaleta tego telefonu. Z tą specyfikacją bez problemu 5-6 godzin na ekranie. Cały dzień czuwania, dla mniej wymagających użytkowników nawet półtora dnia, także do baterii nie mogę się przyczepić. Naładujecie ją szybko od 0 do 100% w około 1,5 godziny. Mamy także oczywiście Bluetootha 5.0, a także NFC, więc właśnie to jest ta przewaga Samsunga, że ten telefon jest kompletny. Tutaj nie ma żadnych braków i ustępstw. Wychodzą z czymś nowym, plus oczywiście cała otoczka jest kompletna i tutaj oczywiście NFC, płatności zbliżeniowe działają bez problemu. Podsumowując, Samsung Galaxy A9 to telefon średniopółkowy, jeśli spojrzymy na specyfikacje na papierze. Ale mamy tutaj 4 aparaty, mamy tutaj ekran Super AMOLED, 6 GB RAM-u, co raczej nie jest pospolite, do tego 128 GB wbudowanej pamięci i to wszystko powoduje, że ten telefon można pozycjonować troszeczkę wyżej. Uważam, że cena jest delikatnie przesadzona, ale płacimy też za ogromny marketing Samsunga, no i to, że chcą się pozycjonować w tej marce premium. Myślę, że za około 2000 zł, jeśli ten telefon troszeczkę stanieje, będzie to naprawdę dobra propozycja dla miłośników fotografii, bo ta aplikacja aparatu oferuje dużo możliwości, a przy jasnej scenerii jesteście w stanie zrobić naprawdę dobre zdjęcia. Samsung także trafia do osób konserwatywnych, tutaj nie ma żadnych wydziwień, nowości. Ten telefon jest po prostu dobrą, znaną bryłą, która jednym może się podobać, drugim nie, natomiast macie pewność, że ten telefon Was nie zawiedzie, dlatego że jest to po prostu bardzo dobry produkt. Z troszeczkę, myślę, przesadzoną ceną. Do końca grudnia jest także promocja, jeśli skorzystacie z odkupu smartfona od Samsunga, możecie dostać także 250 zł w formie voucheru, więc de facto ta cena troszeczkę spada. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Dajcie znać, co myślicie o tej wojnie na aparaty. Czy 4 z tyłu to już nie przesada? Zapraszam Was do komentowania tego filmu, a jeśli Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, a my widzimy się już niedługo w kolejnych materiałach na kanale X.com. Cześć!